Dzień dobry! Mi się wydaje. Właśnie dzisiaj my mówimy o legendach europejskich. Super! Mi się wydaje, że legendy mogą mieć w sobie ziarnko prawdy, ale nie za dużo, bo większość jest tak zmyślone, że nie wiadomo, bo teraz to strasznie zmyślone są. A ja znam legendy, która jest w całości prawdziwa. Naprawdę? Jaka? W całości. To zaraz nam opowiesz, a najpierw powiemy cześć. Hej! Hej, tu kulturki, kulturki, czyli... Legendarne dziewczyny. Nie no, mamo, nie cicho bądź. Kulturki, kulturki. Kulturki, kulturki. Dziewczyny lubią słowo legendarne. Dlaczego? Dzisiaj będzie... Legendarne. Legendy, dzisiaj będą legendy. Najsłynniejsze legendy europejskie. Nawet jak zbieramy kamienie na plaży, to niektóre są legendarne. Maja tak mówi. Ja nie zbieram. No to ja chcę... No to te najsłynniejsze legendy. A ja mogę... A autor? A tak, Dmitrij Inkow. Ja bym chciała powiedzieć... Milko! I ten prawdziwą, całkowicie prawdziwą... A była w tej książce? Nie, była. To nie, ale to nie jest prawdziwe, tutaj wszystkie były zmyślone legendy. Nie, o Robin Hoodzie. O Robin Hoodzie. No to jak? Jest ziarno prawdy. Ziarno prawdy. Dużo jest, jest prawdy. Jest dużo prawdy. Ziarno. Nie, tam jest dużo prawdy. No to... No to ja mogę powiedzieć? No, że było o tym, że taki, że był taki król, który dał swoim bratowi tron. Nie bratu, tylko jakiemuś dziwacznemu kolesiowi. Nie, bratu to był to brat. To nie był brat. No to jakiś ryczy czy coś brzegi. To był brat. Załóżmy, że to był brat. To nie był brat. Dobra, załóżmy. No. Okej. Okay. I on bardzo źle to rządził. Nikomu nie płacił, nic nie robił. Okradał innych. Był bardzo zły. Wydawał pieniądze niepotrzebnie tego króla. A to był tylko jeden poddany. A nie, to był No i co? I pojawił się? I pojawił się Robin Hood. I Robin Hood. Że powiedział zemstę. Hood? Dlaczego hood? Hood to nie był jakiś, nie wiem... Ten płaszcz! Nie. Kaptur. Kaptur, tak. Bo jest red coś tam hood? To jest czerwony kapturek. Czerwony kapturek, tak. Okay. Robin Hood, czyli Robin w kapturze. Mogę mówić, tak. Że to było tak, że ten Robin Hood zaczął mu takie rzeczy, i zebrali się wszyscy tacy chłopi. Chłopi, którzy nie mieli takiej... Nie była szlachta, ale tylko nie. Chłopi. No bo po prostu chodzi o to, że jakby on ukradał pieniądze bogatym, a dawał je biednym. Tak. I ci biedni mu potem pomagali. Nie. I on chciał to zrobić. I on to robił i w końcu zebrał armię z takimi mieczami, w ogóle z łukami. Jest nas za mało. Oni mają przewagę liczebną. Bandę. Zebrał. Tak, zebrał taką bandę i on powiedział, trawa jest zielona, liście są zielone, więc musimy mieć ubrania zielone. A dlaczego, bo oni się gdzie chowali? W lesie. A pamiętasz, jak się las nazywał? Nie. Sherwood. Tak, Sherwood, właśnie. No. I oni myśleli, że ich wypuścili, a oni się w tym czasie w lesie skryli. I on się przebrał za wieśniaka, chłopa. Normalnego chłopa. No. Prawda? Prawda. I normalnie poszedł i sprzedawał bydło za bardzo słabą cenę. I przyszedł król, co za głupek, i mówi, mogłabym kupić u ciebie mięso, tak, wasza wysokość, mogę dać panu nawet całe stado za małą cenę. Okej. Tylko pojadę za tobą, z tobą tam do twojego stada, oczywiście. Tylko wezmę swoje wszystkie pieniądze. I o to chodziło jemu. Wezmę i wezmę tylko dwóch rycerzy. I pojechali. Ej, chłopie, gdzie ten twoje stado? I, bo oni pojechali do tego lasu, mnóstwo ten... Słyszałeś, że ten Robin Hood się wypędzili z Robin Hooda z tego lasu, mówi ten król? Tak, słyszałem. Ten Robin Hood. Napadli go? Nie, i wtedy oni byli w tym lasie i on wyciągnął z kuszy, on najlepiej strzelał. Nie, on z łuku strzelał. Nie, z kuszy. Wilhelm Tell strzelał z kuszy. Jeju, co ja to nie pamiętam. Z łuku. Nie. On na pewno nie. Robin Hood?
Z łuku. A no tak, z łuku. I łuk, i on tam każdy ten ręce do góry, oddajcie całe złoto, żeby dać biednym. Ale był sprytny, no i ten Robin Hood. Nie, ale on powiedział, nic wam nie zrobię, jeżeli zaprosisz nas na kolację. I ty zapłacisz za wszystko. A kolacja, po prostu oni jedli i pili przez cały dzień i kolacja kosztowała tyle, co kosztowało wszystko. Wszystkie jego rzeczy musiały też sprzedać, jego ubrania i jego ludzie wracali w samej bieliźnie. W ogóle nie mieli już niczego, ani zamku, ani niczego. Wracali w samej bieliźnie. Nie. Oni zaprosili go na kolację i wtedy Jedli, cała nas jedli, pili i tyle wyszło za rachunek, że musiał wszystko sprzedać. Bardzo mi się podoba ta legenda, ale właśnie ona ma ziarno prawdy. Mówi się, że kiedyś w lasach Sherwood był taki Robin, który właśnie miał taką bandę takich złodziejaszków, którzy właśnie okradali bogatych i rozdawali później pieniądze biednym. A wiecie, że w polskiej, nie tylko polskiej, bo też naszego sąsiada kraju też był taki rozbójnik. Jaki? Legendarny. Wiecie, jak się nazywa? Jak? Janosik. I on też miał taką bandę. Ale gdzie, w Polsce? No to w Polsce i na Słowacji. To jest taki spór między Polakami i Słowakami, czyj był Janosik. Bo on był w górach, tak? Był góralem. I on właśnie też miał taką bandę swoich złodziejaszków i też okradał bogatych i dawał biednym, który zdawał te pieniądze. Ja chcę się o coś spytać. Ten Lech coś, to też była fajna legenda. Wilhelm Tell, bo on strzelał z kuszy. To też jest legenda, która ma w sobie ziarno prawdy. Ja pamiętam to, że oni się kłaniali przed kapeluszem. Musieli się kłaniać przed kapeluszem. Tak, teraz Ola opowiada, nie? Ten król dawał różne durne po prostu, i w końcu przesadził. Ale co durne dawał? Durne dawał rozkazy. A, rozkazy. Na przykład coś tam, że... I potem, tak, wszyscy, którzy przechodzili obok jego domu, to był władca. Wszyscy, którzy przechodzili obok jego domu, musieli się kłaniać przed kapeluszem położonym tam. Tak. Jak, sam kapelusz. I on tak. Się wściekł ten i poszedł. Ukłonił. Tak. Nie wiem. I się nie ukłonił przed kapeluszem. A tam pilnowali strażnicy? Nie pamiętam. I wzięli go do tego króla. I on powiedział, dlaczego się nie pokłoniłeś przed moim kapeluszem? Ja się mogę pokłonić przed tobą, ale nie przed twoim kapeluszem. Dlatego, że kapelusz bez głowy to nie jest nic ważnego. No i on powiedział, żeby go wtrącić do lochu, ale nie. Że ma dla niego zadanie. I oni pojechali tam, zapytał się, czy on ma syna. Pojechali do tego syna i powiedział tak. Nie dam cię do lochów, jeżeli położę jabłko na głowie twojego syna i jeżeli ty strzelisz w to jabłko, to wtedy trafisz w to jabłko, to wtedy nie pójdziesz do więzienia. I on wziął dwie strzały do swojej kuszy. Jedną strzelił prosto w jabłko, nic się synowi nie stało, a drugą powiedział, po co wziąłeś dwie strzały? Po to, że jedna będzie dla ciebie. Ciebie. I potem, trochę czasu później, oni go wzięli, on za to znowu go wziął do więzienia, na statek związał go i tam potrzebowali silnego mężczyzny i wzięli go, żeby on kierował na tym statku, bo był straszny sztorm i tam nie było takich ludzi. I potem oni tylko doszli na brzeg i on uciekł, ten Wilhelm. I wziął tą strzałę i trafił prosto w serce tego króla. To nie był prawdziwy król. To był władca. No. To był tylko taki udawany, bo naprawdę prawdziwy król i potem przyszedł. Taki oszukany król. On chyba to był taki, co zabrał królowi władzę. Tak było. No dobra, dwie legendy mamy, a w zasadzie nawet trzy, bo wspomnieliśmy o Janosiku.
Były jeszcze jakieś legendy? Tak, tak. O tych babach, które... O! Ale może nie opowiadajmy wszystkich legend. Ale tylko ostatnio my chcemy powiedzieć. Powiedzmy najpierw, jakie jeszcze były, no a później jedną... No było jeszcze, tak. Było jeszcze parę takich mitów greckich. Było parę mitów greckich. A, parę mitów, no bo mity to też legendy, tak? I były o takim krasnalu. Krasnalu? Co zaprowadził takiego... Nie. Nie, myślałam. To zaprowadził takiego tego co, do źródła młodości i każdy łyk to był jeden rok do tyłu i on sobie liczył, aż miał 20 lat, poszedł do swojej żony. No i on zaprowadził ją tam, wrócił do tej żony potem i zobaczył 2-letnie dziecko, bo wypiła za dużo łyków. Oj, no to straszne. Jeszcze była legenda chyba tam o założeniu Rzymu, tak? Pamiętacie, o, kiedyś tak. O tym opowiadaliśmy, ale tam... Gdzie była co? Że tak, że taki chyba, nie pamiętam, rybak czy ktoś? Tak. Znalazł dwóch chłopców przyczepionych do... Tak, dwóch bliźniaków przyczepionych do wilczycy. Tak. I on wziął ich do domu i oni wyrośli na takich jakby... Tak. Założycieli. Tak, oni wyrośli na A nazywali się, pamiętacie jak? Remus i... Remus i Remulus. I Remulus. Tak, i Remulus ten. Ale fajne było, bo oni byli synami Marca. Tak. Remus zabił Remulus zabił Romus zabił Remulusa. I potem co ja zrobiłem? Bo on tak Romulus zabił Remusa, tak? Tak, on tak po prostu tylko tak uderzył go w głowę i już umarł. Bo był taki silny. No, a to taka też właśnie legenda o założeniu Rzymu. Też jedna z takich bardziej znanych legend. I położył miecz tego swojego brata na drugim tronie, bo poprosił, żeby były dwa trony. Były jakieś legendy ze Skandynawii? Nie, nie wiem. Nie wiecie, nie pamiętacie. A powiedzcie, a była jakaś legenda z Polski? Nie. Nie. Ale my chcemy powiedzieć o tych kobietach. No dobrze, to ostatnia legenda, o której jeszcze... Ja mogę tak... O jakich kobietach? O kobietach, które nosiły swoich mężów na plecach. Bo był taki list, bo były dwa królestwa. Jedno napadało na drugie i to drugie było słabsze i obrężyli ich zamek. I oni wysłali ten król, jakby... Którego królestwa? Tego takiego, który napadał, wysłał taki list do tamtego. Ja mogę powiedzieć jaki list? List taki. Wypuszczę wam kobiety. Kobiety wszystkie mogą zabrać to, co dla nich ważne i cenne z tego miasta, co utrzymają na plecach. To, co utrzymają na plecach. I jeszcze raz przeczytaj to mężu. Księżna to powiedziała. Aha. I oni się zebrali, żeby każdy chłopak miał być jak najlekki do Musieli w samą bieliznę. Samą bieliznę być, żeby te kobiety ich niosły. Nie w bieliznę, tylko taki białą piżamę. I otworzyli bramę i te kobiety wychodziły z tymi mężami na plecach. Mogły zabrać tylko jedną rzecz. Oni myśleli, że on... Znaczy to, co zmieszam. Oni myśleli, że księżna weźmie złoto, a króla tam na... króla swojego na plecach wzięła. Czyli każda kobieta wzięła co dla niej... Najważniejsze. I dzieci, że wypuścili dzieci i kobiety. No i pięknie. I bardzo sprytne były te kobiety, prawda? Co by wymyśliły. No, to myślę, że to też taka legenda, która ma sobie ziarno prawdy. To księżna to wymyśliła. Księżna. No księżna, no. Super. Mądra była ta księżna, co? Spryciula z niej była. No. Głupio napisał. Głupio strasznie napisał. Napisać możecie tylko zabrać rzeczy. No mógł, ale nie napisał. No, bo był głupkiem. Bo wszyscy królowie, którzy... Ale on się potem sam z tego śmiał. No, widzisz? Że tak mu nie poszło to pisanie. Prawda? Bo chciał zostawić mężczyzn, żeby mu pomogli do jego armii. No właśnie, a tu dziewczyny mu zabrały chłopaków. Nie, bo on myślał, że... Bo dziewczyny myślały, że on chce ich zabić. A on chciał iść do armii mieć. No tak, ale... No... Tak, ale wszyscy... Ale ci wszyscy... Ale on obiecał, że nie spadnie dziewczyną z głowy żaden włosek.
No właśnie. I, no i potem ci wszyscy się chcieli rzucić z tej armii tego kolesia, tego króla Konrada chyba. No ale on, no nie, no przecież królewskie słowa najważniejsze, no nie możecie ich dotknąć. No, powiem wam, bardzo ciekawe są te legendy. Nie ma chyba takiej legendy, która by była nieciekawa. To jest takie właśnie, że zawsze tam coś ziarnko prawdy jest. A po co sobie ludzie wymyślali legendy? Żeby coś sobie wytłumaczyć. Tak samo jakieś mity, czy tego typu rzeczy. Na przykład mit o porach roku. Chcieli sobie wytłumaczyć. Tak. Więc sobie dopisali, że tak powiem. Tak, oni w ten sposób wymyślili też bogów. Na przykład nie mogli sobie wytłumaczyć słońca, no to sobie wymyślili Boga Słońca. No, mogło tak być, tak? Czyli mity nam tłumaczą trochę świat. Mity nam tłumaczą... I legendy. Ale teraz wszystko się wytłumaczyło. Że jest kosmos, że słońce, tak, że jest grawitacja, że takie rzeczy, że pory roku zależą od jakiego słońca, od układu od księżyca. Od księżyca też zależą głównie. A no ja nie myślę, że to wszystko ten od mitów. Macie jakąś swoją ulubioną legendę? Tak. Tam były? Która? Ta chyba o tych kobietach, co? Nie. Nie? O tym, która twoja który ulubiona? Strzelał. Robin Hood czy Wilhelm Tell? Wilhelm ten. Wilhelm Tell. 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 A Oli, która jest ulubiona? Nie wiem. A kto był lepszy? Wilhelm ten? Jeden, tak, drugi. Bo tam było jeszcze parę innych. Też było parę mitów greckich. Tylko tak troszeczkę pozmienianych. A komu byście poleciły tą książkę? Mi chyba o założeniu Rzymu mi się podoba. A, o założeniu Rzymu, dobrze. Może kiedyś pojedziemy do Rzymu, co? Ja nie, ja chcę do Grecji. Do Grecji też. No to do Grecji też musimy pojechać. I do Rzymu też, bo Rzym jest piękny. Jest wiele pięknych miejsc w Rzymie. A na Cyprze? Też jest wiele pięknych miejsc. Ale ja boję się latać i samolotem, i płynąć statkiem. Od kiedy? No Moni, ja bym musiała za każdym razem brać aviomarin. Dlatego, że samolot może spaść i od razu umierasz, a może zatonąć statek. No może. Samolot może spaść do oceanu. Może. I też zatonąć. I to takie straszne jest, nie będę cię znajdą. Ale samochodem też można mieć wypadek i co? Ale samochód... Dużo więcej wypadków się zdarza na drogach niż... Nie. Tak, ale to... Ale zauważ, samochodowe nie są aż tak niebezpieczne jak na przykład... Jak do oceanu wpadniesz... O! Maju, uwierz mi, dużo więcej ludzi ginie na drogach niż w powietrzu. Ale mamo, słuchaj, ale wtedy tak jakby mamy jakby taki, że to tak jakby trochę od nas zależy, czy będzie wypadek, jeżeli my będziemy dobrze jechać. Czasami w ogóle to nie zależy od nas. Wszystko zależy od innych też i tego, jakie mamy zaufanie do innych kierowców. Czy oni przestrzegają przepisów, czy nie jadą za szybko, czy nie jadą pod wpływem alkoholu. Ale bardzo często jest ciężko uniknąć. Ale my, nasz samochód jednak może coś zrobić, na przykład zwolnić, przyspieszyć. No tak, ale to nie znaczy, że nie będziemy mieli śmiertelnego wypadku. Na przykład wczoraj czytałam o takim wypadku, gdzie zginęła cała rodzina, a totalnie oni nie zawinili w tym wypadku. A co się stało? Inny samochód wjechał w ciężarówkę i wtedy ta ciężarówka odbiła i wjechała w ich auto. I wszyscy zginęli. Wszyscy? No. A nie mogli się na przykład zatrzymać albo coś? No nie mogli, bo to jest ciężarówka, to jest wielka siła. Właśnie to jest niebezpieczne na drogach. A jednak bardzo dużo ludzi jeździ samochodami, bardzo dużo ciężarówek jeździ po naszych drogach. To wtedy bardzo trzeba uważać na takie ciężarówki i jeździć nie obok ciężarówek. No Ola, nie da się. Po prostu na drogach jest mnóstwo aut innych i nigdy nie wiesz, co się stanie. Ktoś może zasłabnąć za kierownicą i spowodować wypadek i ty będziesz ofiarą tego wypadku, więc to zawsze albo on ryzyko będzie. No, a samolotem moim zdaniem jest dużo bezpieczniej. Ale statkiem jest niebezpiecznie. Statkiem też jest bezpieczniej. Ale nie, ale najbardziej bezpieczny to jest samolot. Nie, ja na początku samolot, potem auto, potem... Mnie tak nie przekonasz. Nie. Dlatego, że tata mówi, że też nie ma takiego zaufania do statków jak ja. No ale może nam się kiedyś uda pojechać do Rzymu. Pojechać? I możemy wtedy sobie tą legendę o założeniu Rzymu
przypomnieć. Tak, dlatego że w wielu miejscach jest taka, są ślady tej legendy, w wielu miejscach jest ta wilczyca, taki jako rzeźba, albo można obraz. Ją oglądać, albo jako obraz, taka płasko rzeźba jest w wielu miejscach i można zobaczyć i sobie wtedy przypomnimy tę legendę, prawda? A może być też posąg tej wilczycy? Tak, tak jest, jest taki znany bardzo posąg. Chyba nawet jak byliśmy w muzeum w Berlinie, też był taki posąg wilczycy, pamiętacie? Dobra wilczyca. Która karmiła te bobaski. Dobra wilczyca. Remusa i Romulusa. Ale ona tak. Była dobra, nie, nie? To była dobra wilczyca. No tak. Nie, bo no jak Boga wojny, no to wilk, bo przecież Bóg wojny najbardziej lubił wilki zwierząt. Tak? No właśnie. No więc tak jak Atena lubiła sowy, to tak on lubił wilki, więc dlatego wziął wilczycę. No właśnie. Na pomoc. Super, super. Książkę bardzo polecamy. Warto te mity europejskie znać. Najsłynniejsze. Najsłynniejsze, bo to jest część naszej kultury. Bardzo taka znaczna, tak? Z tego pochodzą właśnie różne takie znane wzorce, można powiedzieć. Maja się zamyśliła. Zapatrzyła na coś, nie wiadomo na co. Nie wiadomo na co. Za oknem. Dokładnie. Okej, okay, no to pa. Tak, chyba czas się pożegnać. Pa. Bo pa. Może odwiedzicie któreś z tych legendarnych miejsc. Może Las Sherwood, może Rzym, może Szwajcarię, Wilhelma Tella, a może jeszcze jakieś inne miejsce, może Grecję. Może papa. Jest bardzo dużo legend i mitów. A może papa. Pochodzi i z Włoch również. Pa. Wszystkim szybko.